Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles. Mam nadzieję, że humory wam dopisują. No i cóż, lecimy sobie z odcinkiem, a dzisiaj naprawdę treściwie, ponieważ prawdopodobnie stracimy większość moich medalików, no ale miejmy nadzieję, że chociaż meczyki jakie zagramy będą w miarę ciekawe, bo będziemy sobie grali Random Trio Speed na BFB Colosseum, także ja się troszeczkę boję, przyznam się wam szczerze, bo to będzie na pewno, to będą bardzo wymagające meczyki. No ale cóż, jak to się mawia, raz się żyje, tak? Także gramy. No i co, zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy przeciwnik, 2700 wygranych, 1500 przegranych, 34 miliony medalików. No to tak, ma prawie tyle ile ja, nie? Ma prawie tyle ile ja, od razu akceptuję, także pewny siebie. Mortar, armata, dart małpka. No w sumie nawet spoko. Dart małpki są okej, w sensie naprawdę można się nimi... Dobra, zróbmy może... Chyba zróbmy coś takiego. Aha, bo to jest speed, okej, to tu można jeszcze wysyłać... Wysyłać wcześniej. Dobra, na pewno trzeba uważać na regrow Rainbow Rusha, czyli na rundę 11. Kamo pancerz jest w stanie tutaj bić tylko mortar, okej, to jest na pewno przydatna informacja, że kamo pancerz jest w stanie bić tutaj tylko mortar. Nie wiem, czy to szczerze ma sens, jak ja tu postawię małpkę, ale zróbmy tak. Generalnie nie do końca wiem, jakby jak postawić na tej... Jejku, to jakoś strasznie szybko leci, albo ja mam tylko takie wrażenie, albo... W sensie, nie wiem, te baloniki jakieś strasznie szybko lecą. Może mi się wydaje. No nieważne, w każdym razie miałem takie wrażenie, jakby, nie wiem, jakoś nieproporcjonalnie szybko leciały te baloniki. Aha, i jeszcze zanim na dobre zaczniemy odcinek, chociaż w sumie już zaczęliśmy, to takie ogłoszenie. Przypominam, że w opisie dla wszystkich osób zainteresowanych znajduje się link do mojej skrytki pocztowej. Jakbyście chcieli mi wysłać, nie wiem, list, propozycję na odcinek, cokolwiek, to śmiało możecie robić. No i oczywiście pojawić się na odcinku z otwierania jakichś takich, wiecie, paczek od widzów, czy też z czytania listów od widzów. Może chcecie mi zadać jakieś pytanie, śmiało, link jest w opisie, tam jest właśnie moja skrytka pocztowa, także jak ktoś jest zainteresowany, to śmiało. Dobra, okej, bo teraz poleci raz żółtych, no świetnie, świetnie, to może być dla mnie trochę niebezpieczne, tak długo jak nie zdążę, nie? Nie zdążę, dobra, no moja wina, cóż. Mogłem sprzedać jedną dart małpkę, ale to i tak nie wiem, czy bym sobie poradził, szczerze. Z takiego... Wow, on w ogóle miał odznakę, nie zauważyłem tego wcześniej, zabycie, wiecie, na 36 pozycji. Okej. Okay. No, cóż, nie wiem, jak mam to skomentować. Okej, no to jest taki troszeczkę bardziej przyjazny przeciwnik, tak mi się wydaje. 1100 wygranych, 900 przegranych, win rate średni, 57%, to jest tak średnio. Mac, okej, coś takiego. No Mac jest spoko, inżynier jest spoko. Dobra. Wciągareczka również będzie fajna na sterowcu. No to może być ciekawy mecz. Inżynier na pewno jest w stanie poradzić sobie z Rushem jakimkolwiek tą swoją pułapką. Wydaje mi się, że zacznę wyjątkowo od inżyniera i postawię go gdzieś może tutaj na końcu. Tak mi się wydaje, że mógłbym go postawić gdzieś tutaj na końcu. Chociaż w sumie chyba lepiej zacząć od maga. Znaczy, a wiecie dlaczego w ogóle na końcu stałem inżyniera? Dlatego, żeby on tę pułapkę postawił gdzieś na końcu, tak? Bo będę go oczywiście starał się ulepszać pod pułapkę. Okej, wiecie co? Myślę, że to jednak jest głupie, że ja postawiłem inżyniera najpierw. Powinienem zacząć od maga, bo zaraz będzie... On zaraz będzie mógł już na mnie wysyłać na przykład chociażby żółte balony, które nas wykończyły w poprzedniej grze, więc jednak wydaje mi się, że lepiej byłoby mieć jakąś defensywę na te żółte baloniki, nie? Okej, wydaje mi się, że Max Fireballem, no na żółte to sobie na pewno nie poradzi, ale na razie na to, co aktualnie może na mnie wysłać, to wydaje mi się, że powinno być spoko. Różowe baloniki raczej nie będą problemem, no są tutaj te działka, które naprawdę fajnie sobie radzą z takimi właśnie szybkimi balonami, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno być problemu. Możliwie jak najszybciej powinienem ulepszyć na piorunek, oczywiście w sumie dwóch czy trzech magów z piorunkami jest w stanie sobie poradzić z regrow Rainbow Rushem, także to też jest na pewno fajny pomysł. Wydaje mi się, że spoko jakby... Spoko pomysłem byłyby tu ceramiczne balony, ponieważ ceramiczne balony z kamuflażem to byłby dobry pomysł, ponieważ on prawdopodobnie... Ceramiki normalnie można wysyłać w 15 rundzie chyba. To tutaj będzie można wysyłać w rundzie 13 i on prawdopodobnie do tego czasu nie zdąży, właściwie jestem prawie pewien, że nie zdąży postawić sobie...
Postawić sobie, wiecie. Okej, ja bym postawił może tu maga. Bo on miał jeszcze zasięg tutaj. Okej. W sensie. Do 13 rundy jest mała szansa, że on zdąży ulepszyć jakiegoś maga na przykład pod ogień. Bo mag pod ogień by oczywiście sobie poradził z ceramikami, ale tak do tej pory to wydaje mi się, chyba że postawi tego blunt, wiecie, tę pułapkę inżyniera, to wtedy no nawciągnie po prostu te ceramiki, tak? Ale jeżeli nie, a raczej nie będzie tak próbował, ponieważ on gra bardzo podobnie do mnie, tak jak widzicie, tu stawia magów, no bo to jest po prostu dobry pomysł. To jest po prostu dobry pomysł, bo dwóch magów, myślę, że dwóch magów na tak długiej mapie mogłoby nawet wybronić przed regrą Rainbow Rushem. Nie chcę tutaj, wiecie, nie chcę tu powiedzieć nic głupiego, ale tak mi się wydaje. Okej, on na mnie leci w takim razie z regrą Rainbow Rushem. Dobrze, ja lecę z boostem. Trochę głupio zrobiłem, bo wydaje mi się, że to miało na celu wymuszenie tego boosta właśnie ode mnie. Może się mylę, ale jakieś takie mam wrażenie, niestety. On nie wysłał jakoś bardzo dużego tego rusha, ale zboostował go, więc w sumie... Patrzcie, i ja teraz robię coś takiego. Pyk, 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 pyk. Nie, wyślemy na niego jeszcze jakiegoś. I patrzcie, magowie nie radzą sobie, nie? Na coś takiego. Wydaje mi się, że... Chociaż on to zboostował i niestety boję się, że... Okej. Niestety przemknęło. Boję się, że on wpadnie na ten sam pomysł. A jak się zorientuje już, to będzie niefajnie. Z drugiej strony... Na niego od razu, nie? Wysyłam na niego od razu kolejny taki. Wydaje mi się, że on powinien przejść. Wydaje mi się, że on... Okej, nie. Już nie. Ma maga pod ogień. To już nic mu nie zrobimy. Takim rushem. Okej, spoko. Ja sobie również ulepszę maga pod ogień, ponieważ on mi się przyda... Na sterowce, chociaż chyba lepiej byłoby, żebym miał tego ulepszonego pod ogień. Dobra, teraz wyśle na mnie kilka sterowców, ta? No niestety. Co ja mogę zrobić? Myśl, Filip. No niestety chyba nie za wiele, poza boostem. Poza boostem to ja tu za wiele nie mogę zrobić. No niestety. Chociaż mogłem z wciągarką coś próbować. Nic, no szkoda z tymi ceramikami, ale tak jak widzicie, pomysł jest całkiem dobry. W sensie te ceramiki fajnie działają. Ale no niestety, poleciał tam boost, no i nie wyszło. Mogłem tego ceramika jakoś próbować przykryć różowymi balonikami, no. To też byłby dobry pomysł. Wysłać ceramika, przykryć go różowymi i tyle. I wydaje mi się, że to by na pewno lepiej zadziałało niż wysłanie tak na surowo ceramika, no ale cóż. Co poradzić? Okej, no to jest chyba najmocniejszy przeciwnik, z jakim aktualnie przyjdzie nam walczyć. Tak, on chyba był trzeci na świecie, tak? Trzeci, drugi. 84% win rate'u. Bardzo dobry win rate. Okej, no szybkie baloniki tutaj robią robotę. Szybkie baloniki. Okej, on na pewno zacznie od raszowania od razu. No to jest takie w miarę oczywiste. Dobra, okej. Fail. Poszedłem nie pod to ulepszenie, pod które powinienem iść. Niestety, że trochę fail z mojej strony. Powinienem iść tutaj, pod to ulepszenie. Dobra. Okej. Postawimy sobie Mortara. O, w ogóle ostatnio. A no tak, w sumie. Te różowe baloniki to będą tu problemem. Ja sobie tak z nimi poradzę. Chyba niestety, chyba nie za bardzo. Ale dla niego też są problemy. Też go zacznę rasować różowymi. Dobra, zboostuję. Może, nie wiem, może to mi pomoże jakkolwiek. Okej, wydaje mi się, że jednak lepiej byłoby bronić się mortarem po prostu. Mortar pod zapalanie, żeby te różowe się paliły i wtedy to może zadziała. Oj, trochę się boję, że to się niestety dla nas właśnie w tym momencie, że gra się dla nas w tym momencie kończy. Miejmy nadzieję, że nie, ale nie uratuję tego, mogę zmienić szybko cel, ale... Co wam powiem? Nie, to jest smutny odcinek i ostatni mecz mogę zagrać za 25 tysięcy. Ja się nie boję. Ostatni mecz za 25 tysięcy. 97, 75. Na pewno resetowane statystyki, bo ma 2800. 2 800 000 medalików. Okej, pewny siebie gościu. Gluganer. Małpka z shurikenami. Okej, balony w grupie. Wygrywałem to balony w grupie. Teraz muszę się skupić. Na pewno
Okej, okay, na pewno spoko opcją jest tutaj ten samolot na baloniki w grupie, ale nikt z nas do rundy nie zdąży go postawić do rundy szóstej, a właśnie runda szósta to na pewno to wygrywa. Na pewno to wygrywa, mówię wam. W tym momencie najlepiej jest możliwie jak najwięcej double shotów postawić, tak mi się wydaje. To jest, wydaje mi się, jakaś jedyna sensowna opcja w tym momencie. Okej, okay, no dawaj, dawaj. Tutaj zaraz polecimy w double shota, ale nawet ten double shot nam raczej nie... Okej, okay. Nie pomoże z tymi z... Na przykład z zielonymi, jak już wylecą, to double shot sobie nie da rady. Zresztą zauważcie, że on już mnie... Dobra, postawmy tu jeszcze małpkę. Dobra, w sumie na razie... Wygląda to tak, jakbym na razie wygrywał, ale to różnie może być. Dobra, przeraszujmy go może. Ja myślę, że jakby to zboostować... Na pewno mówię wam, runda szósta to jest koniec. Cokolwiek się tam nie jesteśmy w stanie się przed tym wybronić. Przed po prostu rushem w rundzie szóstej. Zresztą on o tym wie i zbiera właśnie na niego pieniążki, jestem prawie pewien. Okej, okay. Dawaj, dawaj. No, dwa razy double shot. On ma tyle pieniędzy. Oszust. Oszust, nie no. Okej, no to przegraliśmy. Ja nawet... No dobra, nawet nie mam co, wiecie. Dawaj, dawaj tego double shota. No dawaj, dawaj, wybronimy, nie? Wybronimy, no musimy wybronić, no come on. No to mamy problem. O nie. Wpadłem do 1000, moi drodzy. Krótki, treściwy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnych odcinkach będziemy się starali rozwiązać nasz lekki brak medalików. Nie wiem, jak to skomentować. Smutny odcinek z mojego punktu widzenia. Dużo się nauczyłem, na przykład, że jednak przed tymi żółtymi balonikami można było się obronić, tylko trzeba było mieć 3 razy dart małpkę, a nie 2 razy. Cóż, no mamy 1000 medalików, szczerze to nie będzie problemem, żeby to nadrobić, naprawdę, to jest tak, ja takie miny robię, ale to nie będzie wielki problem. Może wreszcie nauczę się kręcić kołem, bo teraz to mi się może przydać. Wiecie, pogram trochę te rainbowe ruiny, myślę, że w kolejnym odcinku będziemy mieli już 10 tysięcy medalików, potem to już tylko kwestia czasu, żeby wbić sobie troszeczkę więcej tych medalików. Nic się złego nie stało, poza tym, że przegraliśmy 4 mecze, więc przez to ja nie, wiecie, ja takie odcinki zawsze mi się smutno prowadzi, nie? Smutno mi się takie odcinki prowadzi, bo jednak wolę... Zaraz zobaczymy w ogóle, czy ja coś za weekly, za ranking dostanę. Chyba nie, bo ja w ogóle nic nie za wiele grałem w tym tygodniu. No niestety. No niestety, moi drodzy. Dobrze. Krótki, treściwy odcinek. Nie mam nic więcej do dodania. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko spodobało. Ja się nauczyłem sporo i wrócę. Wrócę na to Koloseum i jeszcze zobaczycie, że będzie nam... Teraz już wiecie, teraz już będzie szło coraz lepiej. Macie moje słowo. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Dzisiaj dałem ciała. No ale cóż, dobrych graczy mieliśmy. Dobrych przeciwników. Tyle. Dziękuję wam za obecność na tym odcinku. I do usłyszenia. Króciutki, bo króciutki, no ale treściwy. Cześć.